Piotrze, jesteś po pierwszym oficjalnym treningu w Zielonej Górze. Jak się czujesz? Jako świeżo upieczony zielony górzanin. No dobrze, atmosfera jest dobra. Trening tutaj po to, żeby sprawdzić sobie sprzęt. Wiadomo, że na co dzień gdzieś tam każdy startuje. Ja przyleciałem dzisiaj z Anglii, także troszeczkę inne tory, trzeba się przejechać. Ale dobra atmosfera dobrze, wszystko dobrze. Przychodzisz do zespołu w takim trudnym dość momencie, bo Zielona Góra nie radzi sobie w rozgrywkach Ekstraligi. Nie obawiasz się tej presji, bo jednak czegoś się tu spodziewamy po tobie, że podniesiesz ten zespół, pociągniesz go do walki. Zdobędziemy w końcu pierwsze punkty. Nie obawiasz się tej presji? Czy presji się nie obawiam, bo presja jest zawsze na co dzień i w każdym sporcie. Jest nacisk na wynik. Także presji się nie obawiam. Jeśli chodzi o moje przejście, to chciałbym pomóc drużynie na pewno i tutaj włożę wszystkie siły i umiejętności, żeby pomóc drużynie. I miejmy nadzieję, że wszystko wypali i będzie Zielona Góra dobywać punkty tak jak ja. Ile dzisiaj motocykli testowałeś na tym sprzętowe? Dwa motocykle, sprawdziłem obydwa. Także no, zielonogórski tor troszeczkę inny. Dawno tutaj nie jeździłem, przebudowana nawierzchnia, przebudowany obiekt, geometria troszeczkę zmieniona, troszeczkę inna nawierzchnia, troszeczkę świeża, sypiąca się, także no ale coś nowego, ale dobrze wszystko. A jak oceniasz swoje starty w Anglii? Bo idzie chyba ci nieźle. To znaczy z Anglią jest różnie. Głównie decyduje dopasowanie sprzętu tak naprawdę i tutaj z tym mam problemy, bo to początki są moje. Na niektórych torach startuję po raz pierwszy, także robię małe pomyłki w ustawieniach motocykla, ale z biegu na bieg jest coraz lepiej i myślę, że efekty przyjdą niebawem. Masz może jakiś pomysł, jak tutaj wyciągnąć Zieloną Górę do góry? Czego tutaj brakuje tam zespołowi, żeby wygrywać mecze w Ekstralidze? Czy wyciągnąć, no nie wiem, samolot wziąć, kurczę, wystartować do góry, no nie wiem. Nie, myślę, że tutaj też chłopaki Zieloną Górę z Beniaminkiem, także to też troszeczkę trzeba się objeździć w tej Ekstralidze. Nie zawsze wszystko wychodzi od razu. To jest początek sezonu, każdy ma różne motocykle, różne silniki od nowych tunerów czasami i też to wszystko się zgrywa dopiero. Myślę, że to wszystko się poukłada i od następnego meczu, może nie jutro, bo wiadomo, że to ciężki mecz wyjazdowy, ale od następnego meczu u siebie już będzie dobre widowisko i będzie walka. Piotrze, powiedz, jedziesz jutro do Torunia z Zieloną Drużyną, czy jeszcze trener nie daje? To znaczy, jeszcze nie rozmawiałem z trenerem, tyle co wyszedłem z szatni, także jeszcze nie rozmawiałem z trenerem. Mam nadzieję, że jadę i będę mógł wspierać drużynę w Zielonej Górze. A powiedz jeszcze, czy w spotkaniach przeciwko Wrocławowi będziesz mógł jechać, czy klauzula wypożyczenia zabrania ci tego? To znaczy, nie chciałbym zdradzać kontraktu, ale myślę, że ten punkt mogę tutaj powiedzieć, bo to nie jest żadna nowość, że Wrocław zastrzega sobie taką ewentualność, że nie mogę jechać w tym dwumeczu, także pewnie będę nieobecny.